Panie trenerze, dzisiaj porażka po raz kolejny z Tomaszowią, chociaż niższa niż ta w Tomaszowie. Jak pan podsumuje ten mecz i postawę swojego zespołu? Nie, no, trudno cokolwiek mówić o meczu po raz kolejny z Tomaszowią. Byliśmy tłem dla przeciwnika i myślę, że troszeczkę słaby stan murawy uniemożliwił tutaj Tomaszowi rozwinięcie skrzydeł. A nam to jakoś tam korzyść przyniosło z tego względu, że nie straciliśmy więcej bramek. No ale to ja mówię, my mamy swoje gdzieś tam problemy organizacyjne, kadrowe. No, dla nas już ten czas jest taki, żeby po prostu aby dograć tą rundę i po prostu zacząć później wszystko od nowa. A przede wszystkim no, trzeba dużo poprawić rzeczy, żeby później przeciwstawić się takim zespołom jak Tomaszowie, aczkolwiek no mam nadzieję, że już takich zespołów nie będzie. Aczkolwiek no, gratuluję tutaj, bo no, mówię, no, zdominowała Tomaszowia całą ligę, nie ma co tu ukrywać. To jest zespół już trzecioligowy i nie ma tutaj jakichś wielkich tutaj, można powiedzieć, zdań na temat tego meczu. Po prostu przegraliśmy spotkanie i zakończmy na tym. Panie trenerze, gratulacje po raz kolejny. Po raz kolejny wysokie zwycięstwo i przekonujące. Tak, z boiska może nawet wyglądało to jeszcze lepiej niż wynik, bo trzeba powiedzieć, jestem bardzo zadowolony z gry dzisiaj naszej. Mimo tego, że boisko trochę przeszkadzało, było dosyć nierówne i małe, ale my potrafiliśmy długo utrzymać się przy piłce, konstruować całkiem ładne akcje. Nas brakło trochę wykończenia, szczególnie w pierwszej połowie. Były dwie, trzy sytuacje, żeby ten wynik wcześniej otworzyć. No, drużyna POMO ograniczyła się tam gdzieś do przeszkadzania, szukali szybkiej kontry. My jednak dzisiaj bardzo dobrze zabezpieczaliśmy tyły. Nawet po jakichś tam niewielkich stratach potrafiliśmy zasekurować te akcje. Bramki powstały w fragmentach gry, co już cechuje nasz zespół, że bardzo dobrze mamy wypracowane te wszystkie stałe fragmenty. Dzięki temu dzisiaj wygraliśmy 3-0. Ważne dla mnie to jest kolejny raz, że zero z tyłu, że nie straciliśmy bramki. Bardzo ważna dla mnie jest dzisiaj postawa Patryka Dorosza czy Karola Karulaka, którzy tu dzisiaj uważam byli najlepsi w naszym zespole i naprawdę wyglądali nie tylko piłkarsko, ale przede wszystkim pod względem zaangażowania, jakby grali jakiś finał Ligi Mistrzów co najmniej. Wygrali naprawdę bardzo dużo i chciałem tu z tego miejsca pochwalić. Ogólnie mówię, jestem zadowolony z gry całego zespołu. Teraz spokojnie przygotowujemy się do niedzielnego meczu z Lublinianką. Już przyjdą kibice, także będziemy chcieli się pokazać z dobrej strony. No, mówił pan nieraz w prasie, że nie będziecie kalkulować, że chcecie wygrać wszystko do końca. Pewnie nie jeden kibic się zastanawia, jak się panu udaje zmotywować zespół do kolejnych zwycięstw. Ja po raz kolejny powiem, że my gramy z meczu na mecz. My teraz nie planujemy ani trochę meczu z Powiślakiem Końskowola, Huraganem Międzyrzec czy Chełmianką w Pucharze. My w tej chwili planujemy mecz z Lublinianką i na tym meczu się skupiamy, będziemy chcieli go wygrać i dopiero w poniedziałek będziemy myśleć co dalej. I może ja się powtarzam już, może to się zrobiło nudne, ale to jest bardzo skuteczne i to podejście jakby całej drużyny w ten sposób działa bardzo pozytywnie i dzięki temu wygrywamy co mecz. Ja sam jestem, powiem szczerze, dzisiaj zaskoczony postawą niektórych zawodników, jeżeli chodzi o motywację. Aż tak są zmotywowani w tym zespole. Tak jak wspomniałem, to głównie Patryk Dorosz był dzisiaj bardzo zmotywowany. Tym bardziej się cieszę, że strzelił bramkę w 90 minucie, bo mu się należała. Po drodze się zmarnował rzut karny, ale to się zdarza. Taka jest piłka. Dobrze, że strzelił tą bramkę, dobrze, że wygraliśmy mecz. Tak jak mówię, jesteśmy zmotywowani na kolejny. Proszę przyjść na mecz i zobaczyć, że będziemy naprawdę dużo biegać. Czyli zapraszamy kibiców na niedzielne Oczywiście, spotkanie. Oczywiście zapraszam kibiców na niedzielny mecz. Chciałbym, żeby było ich jak najwięcej. Chcielibyśmy się też pochwalić tym, co zbudowaliśmy zimą, co zbudowaliśmy w poprzedniej rundzie. Mamy naprawdę bardzo dobry zespół fajnych chłopaków. Wiadomo, że nie wszystko wychodzi tak, jakby się chciało, ale ja tutaj jestem wręcz dumny ze swojego zespołu, że tak podchodzą do tematu i tak gramy z meczu na mecz, że można się tylko cieszyć. Także...